Trwa polityczna dyskusja nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma uruchomić środki z KPO. Senat zajmie się nią dopiero pod koniec miesiąca. Na początku tygodnia minister Zbigniew Ziobro w liście otwartym prosił głowę państwa o rozpoczęcie narodowej debaty w sprawie warunków przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy. W odpowiedzi prezydent Andrzej Duda stwierdził, że to przez Solidarną Polskę prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym nie uzyskał akceptacji Komisji Europejskiej, a wypłata środków odsunęła się w czasie. Był projekt kompromisowy, wypracowałem go, była szansa na to, by zakończyć ten konflikt z Komisją Europejską. Nie wykorzystano tej szansy. Tak naprawdę nie wykorzystano przez wątpliwości, które właśnie Solidarna Polska wtedy podnosiła i zablokowała w ogromnym stopniu przez pewien czas tamte prace. Słowa prezydenta z zaskoczeniem przyjął minister Ziobro, który twierdzi, że ocena głowy państwa jest nieprawdziwa. Prawdą jest, że polityka ustępstw, począwszy od weta pana prezydenta w 2017 roku, który zatrzymał reformę sądownictwa w ten sposób, doprowadziła do tego punktu, w którym dzisiaj wszyscy się znajdujemy. Solidarna Polska jest krytykowana za swoją postawę już nie tylko przez kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, ale też prezydenta. Ja muszę powiedzieć, że jestem mocno zaskoczona aktywnością kolegów z Solidarnej Polski w tej sytuacji. Myślę, że dzisiaj potrzebujemy spokoju i stabilizacji. Te środki są Polsce potrzebne po prostu. Wskazuje poseł Jadwiga Emilewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo wewnętrznych napięć premier Mateusz Morawiecki deklaruje: tak, będziemy startowali razem z Solidarną Polską jako Zjednoczona Prawica. Ostatniego dnia stycznia pracę nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym rozpocznie Senat. Chcemy do projektu złożyć szereg poprawek, mówi poseł PSL-u Dariusz Klimczak. Dla wielu stron ważne jest to, żeby sędziowie, którzy będą zasiadać w odpowiednich izbach, mieli staż 7-letni. To pozwoli wyeliminować wątpliwości dotyczące KRS. To oznacza, że z Senatu ustawa wróci do Sejmu z poprawkami. Jeżeli poprawki przez Senat zostaną przyjęte, to liczyłbym na to, że przez Sejm zostaną odrzucone i ustawa zostanie w kształcie niezmienionym skierowana do pana prezydenta. Wskazuje profesor Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Andrzej Duda od początku podkreśla, że ustawa musi być zgodna z konstytucją i nie może podważać prerogatyw głowy państwa. Ja spokojnie czekam na wynik prac parlamentu, wtedy będę się nad ustawą pochylał. Premier oraz jego najbliżsi współpracownicy przekonują, że tylko niezmieniony kształt ustawy wynegocjowanej w Brukseli zapewni wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy. Trudno jednak ufać Komisji Europejskiej, przyznaje publicysta dr Andrzej Mazan. To jest pewien teatr, prawda? I ja tutaj nie liczę na to, że KPO zostanie odblokowane, prawda? Dlatego, że KPO jest instrumentem politycznym w tej chwili dla Komisji Europejskiej, prawda? Po to, żeby obalić nasz rząd. Polski rząd zgodził się również na inne kamienie milowe. Polska musi zliberalizować przepisy dotyczące budowy elektrowni wiatrowych. To oznacza wycofanie się z ustawy, którą Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło w 2016 roku po wygranych wyborach w odpowiedzi na społeczne protesty. Dzisiaj chcemy oddać część tej decyzyjności w ręce lokalnych społeczności, to po pierwsze, a po drugie nieco zliberalizować to 10H, ale też utrzymując pewną odległość. Czy to będzie 500 metrów, czy 600, to nie powiem państwu dzisiaj. Zmian na pewno nie poprze Solidarna Polska. Niewykluczone, że przeciw zagłosuje też część posłów Prawa i Sprawiedliwości. To oznacza, że rząd będzie musiał szukać poparcia po stronie opozycji. Gotowość do głosowania za od dawna zgłasza Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica czy Platforma.